I manko. z tej strony Krypto a to jest 56. odcinek Kryptowiadomości. Pamiętajcie, że wszystko co powiem to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną. Po nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. Mamy dzisiaj 11 października 2022 roku, wtorek i lecimy sobie z rynkiem krypto. Bitcoin 19 115 dolarów i jest minus 1,3% na minusie w ostatnich 24 godzinach. Ether 1285 dolarów i jest na minusie 2,3%. W ostatnich 24 godzinach cały market stracił nam 1 biliona i wynosi 960, 960 miliardów dolarów. I to jest minus 1,6% w ostatnich 24 godzinach. Opłaty na sieci Ethereum 21 Gwei. No dobra, zobaczmy co najbardziej pompowało. Hmm, Terra Classic USD. Czyli ten stablecoin, który się rozpadł, 53% do góry, TKX 7,6% do góry i Hobbit 5,1% do góry. A co najgorzej sobie poradziło? Ethereum Classic 8,6% na minusie, tak samo RPL 8,6% na minusie i Chilis 8% na minusie. No dobra, zobaczmy sobie tylko jak Bitcoin tutaj nam płaściutko idzie, kiedy się z niego wyrwie z środę. Czekają wszyscy na środę. Eee, tutaj płasko bokiem idealnie od czerwca. Zobaczymy jak to się dalej potoczy, a my przechodzimy sobie do kalendarza. Kalendarzu za dużo dzisiaj nie mamy. Wielka Brytania 8 rano: średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem premii poprzednio 5,5, prognoza 5,9, a obecnie 6 i jeszcze były rano wnioski o zasiłek dla bezrobotnych poprzednio 1,1000, tysiąc, prognoza 4,2 tysiące, a obecnie 25,5 tysiąca, więc bezrobocie tutaj nam rośnie, czyli tak jak podnoszenie stóp, powinno teoretycznie. Mm, Podnosić bezrobocie i to wzrost bezrobocia powinien być hamulcem, ojego, co to się włączyło hamulcem do e, bankierów, żeby przestali podnieść stopy procentowe. I och, na koniec, 20:35, to będziemy dopiero mieli przemówienie prezesa Banku Anglii, a my przechodzimy sobie już do wiadomości, aby nie przedłużać. Wiadomości zaczniemy sobie od Komisji Gospodarczej. E, Komisja Gospodarcza i Monetara Parlamentu Europejskiego przegłosowała MIKA, czyli Europa jest około rok dalej w kwestii uregulowania branży kryptowalut. E, prawodawcy Unii Europejskiej przegłosowali właśnie rozporządzenie dotyczące rynku kryptowalutowych, Markets in Crypto Assets, w skrócie MIKA. To zdaniem wielu przełomowe prawodawstwo, które ma na celu uregulowanie branży blockchain na terenie Unii Europejskiej. No i co tu widzimy? Jakie zmiany niesie za sobą Mika? Wymaga na przykład od podmiotów emitujących kryptowaluty opublikowanie białej księgi zawierającej dokładne informacje o ich projekcie. Zmiany dotyczą także emitentów stablecoinów. Ci będą proszeni o spełnienie pewnych wymogów kapitałowych. Prowadzone zostaną także limity np. dotyczące liczby tokenów, które mogą zostać wydane jeśli nie są denominowane w euro lub innej walucie używanej w Unii Europejskiej. To jest ciekawe. Mika ma też uregulować mining kryptowalut projekt ustawy narzuca duże mm, kopalnie, aby ujawniały z, zakres użycia energii. Urzędnicy podkreślają, że kopalnie kryptowalut to energochłonny proces, a cyfrowe waluty, takie jak bitcoin, generują większy ślad węglowy niż mały kraj, co nie jest prawdą do końca, bo jest tak, że e, bardzo często wykorzystana e, kopanie bitcoina właśnie z e, powiedzmy gazów, które są wpuszczane do atmosfery przy wydobywaniu na przykład ropy, co zmniejsza Tutaj ślad węglowy, i także jest bardzo dużo odnawialnych źródeł energii. No dobra, więc widzimy tu sobie, że regulacje są. Ciekawe, czy to po prostu nie będą nam niedługo kazali robić KYC na portfelach, bo to wszystko w tym kierunku idzie. Na razie, na razie. Widzimy, że tutaj Parlament Europejski również uchwalił ostatnią ustawę przeciw praniu pieniędzy, która wymaga, aby przelewy w kryptowalutach zawierały dane dotyczące płatnika i odbiorcy. No i ciekawe, czy to będzie tak jak do tej pory, że tam wpisujesz na przykład na giełdzie, do kogo przelewasz, do siebie, do kogoś innego i tak dalej, czy tutaj będą pełne dane. Nie podoba mi się to do końca, bo to nie krypto nie o to chodzi. W każdym razie, e, tak czy siak są miejsca na świecie, gdzie możecie pojechać, polecieć i sobie te krypto wymienić w inny sposób. No zobaczymy, będziemy kombinować na pewno tak, aby się nie poddać wszystkim regulacjom. A wieloryby masowo kupują bitcoiny i wypłacają je z giełd. Tak tutaj donosi nam e, Glassnode. <laughs> I twierdzi, że dostrzega y, aktywność wielorybów, które wypłacają bitcoiny z giełd, co jest również sygnałem akumulacji, ponieważ kryptowaluty są przechowane przez dużych info, inwestorach poza platformami handlowymi, a nie przygotowane do sprzedaży. Wypłaty w bitcoinach wieloryby z giełd osiągnęły aż 15,7 tysiąca bitcoinów, największe od czerwca 2002 roku. Jako wieloryba określa się potem posiadający ponad 1000 bitcoinów, według no więc to jest dobra informacja, też to widzimy na wykresie, że klepiemy to dno, zobaczymy czy to jest takie dno jak ostatnio na 6000, że jeszcze się urwie o połowę, czy faktycznie to już jest wysprzedany rynek i, i będziemy sobie tu siedzieć, aż przyjdą lepsze czasy i kapitał wróci na rynki. No i tutaj trudność bitcoina osiąga najwyższy poziom w historii. To już mówiliśmy wczoraj, i też mówimy dzisiaj, a w sumie to już jest nieaktualne, bo osiągnęło jeszcze wyższy poziom. <gry> Czyli mamy dzisiaj 294 egzahaszy. Nie widać tego jeszcze na wykresie, to dopiero się wymaluje, ale jest to 18,95% więcej niż w ostatnich 24 godzinach bardzo duży wzrost, więc widzimy, że sieć bitcoina jest coraz bardziej zabezpieczana. Co będzie się przykładać także na cenę w przyszłości, ale oczywiście z opóźnieniem. A tutaj przejdźmy sobie do metaversów, bo prezydent Francji wystąpił w metaversie w wydarzeniu Big 2022 w dniu 6 października. I tutaj Decentraland mówił o pierwszy prezydent, który mówi w Decentralandzie. <laughs> Więc idziemy do przodu. Niedługo będziesz mógł sobie iść na zebranie. Do metaversu, posłuchać co tam gadają, a nie na trybuny. A tak, czy to jest dobre, czy złe, sami ocencie, a my sobie przyjdziemy do Ethereum. Czy Ethereum z Proof of Stake stało się bardziej centralizowane? Tak, lecimy dalej. Nie, no żartuję, przeczytamy coś tam jeszcze. E, centralizacja jest sprzeczna ze wszystkimi powodami, dla których powstało Ethereum, tak twierdzą krytycy. No przeczytam od strony krytyków, bo też do nich się zaliczam. Sieć blockchain nie powinna bowiem podlegać kaprysom potężnych, bogatych i centralnych podmiotów. Dokładnie. Jak zjedziemy sobie niżej, widzimy, że tymczasem od zeszłego miesiąca 14 milionów Federów zostało zablokowanych w, siecia, w sieci w ramach stakingu, przy czym 60 tych zasobów posiada Lido, Coinbase, Kraken i Binance. Centralizowane i duże podmioty mają znacząco większą szansę przypisania bloków transakcji w celu dodania ich do łańcuchu, a co za tym idzie, mogą w większym stopniu decydować o tym, co jest dla nich dozwolone w sieci. Jednocześnie centralizowane podmioty często stosują się do wielu regulacji i wymagań ze strony np. agencji rządowych. No i i to wszystko tak może się zakończyć dla Etheru. Tutaj jeszcze mówią, że tam 46% należą do dwóch dużych adresów. To do końca nie jest prawdą, to jest przesada, eee, ale no, no, widzimy. Ethereum na Proof of Stake będzie mogło mieć coraz większe problemy. No, ale zobaczymy, jak sobie oni z tym poradzą, a my przyjdziemy sobie dalej, bo to będą krótkie wiadomości. Hmm. Cryptocom zwalnia ponad 2000 pracowników od czerwca kiedy to ogłoszono o redukcję 260 miejsc pracy, czyli 5% kadry. Do końca lata liczba tych zwolnień wzrosła aż ośmiokrotnie. Według doniesień, porzucają sponsoring Ligi Mistrzów F, wartego 500 milionów. Rozwiązał również umowy z kobiecą drużyną piłkarską. No tutaj Cryptocom troszeczkę szalała ze swoimi funduszami, wydając je na prawo i na Lego, na sponsoring, co teraz widzimy w gorszych czasach im się troszeczkę odbija czkawkom, od razu to mówiłem, że to nie jest za dobry pomysł, żeby na początku rozwoju kryptocom, bo na takim etapie jesteśmy na wielu kryptowalutach, aby tyle hajsu tam pompować. Wiadomo, hype był tymczasowy, ci co chcieli się spompować i wysprzedać na tym mogli zarobić, no ale na długotrwałe istnienie projektu to im zaszkodziło. W każdym razie myślę, że KryptoKom sobie spokojnie poradzi, e, bo no, likwidacja kadry i redukcja jest potrzebna w bezsie, bo no, mniej obsługuje się transakcji, jest mniejszy ruch i tak dalej, więc nierozsądne by było nie redukować. No ale widzimy, że to tam tylko potwierdza, że Bessa zima, wszystko lodem pokryte i to jest dobry okres do akumulacji przynajmniej ja tak uważam, oczywiście nie zachęcam nikogo, aby robił coś pod wpływem kogoś słowa. Warto samemu wszystko zbadać, to są wasze kapitał, to wy jesteście podatni na swoje wahania walutowe i znacie swoje ryzyko. I możecie sami sobie zrobić krzywdę, jeżeli będziecie słuchać kogoś, a nie siebie. Pamiętajcie moi drodzy, lepiej posłuchać siebie i się pomylić, niż posłuchać kogoś i zrobić dobrze, a nie wiedząc, dlaczego się zrobiło dobrze, bo w przyszłości jest potem bardzo ciężko coś takiego powtórzyć. A my sobie przejdziemy do Portugalii. I w Portugalii nowy projekt budżetu wprowadza podatek dochodowy od kryptowalut. Więc według projektu wydanego wczoraj rząd Portugalii proponuje 28% podatku dochodowego od kryptowalut. Masakra, ale to już szabier. Tragedia. Podatek dotyczący wyłącznie kryptowalut posiadanych przez mniej niż rok. No dobra, chociaż tyle. Inwestycje długoterminowe mają pozostać nieopodatkowane. Opodatkowane były również darmowe transakcje prywalut, a stawka 4% miałaby zastosowanie do prowizji pobieranych przez pośredników. No tak, dzisiaj tylko od do roku, jutro do dwu, poniżej pół roku, a potem będą płacić wszyscy. Tak zawsze się dzieje w państwach socjalistycznych, a my prawie mamy cały świat socjalistyczny teraz. Masakra. Ehm, dobra, lecimy sobie dalej. Ten centralny sandbox dementują doniesienia o niskiej aktywności użytkowników. bronią się tutaj, że to są błędne metryki. Że Sandbox ma 522 aktywnych użytkowników w tym samym czasie. Raport wskazuje, że świat miał 38 użytkowników w 24 godzinach. No więc, słabiutko, eee, oni tutaj się oczywiście przed tym bronią. Bloomberg wycenia, że do, 2020, do 2030 roku sektor Metaverse będzie wyceniany na 820 miliardów dolarów. Jest to bardzo możliwe, ale moi drodzy, to jest bardzo ciężkie też, żeby z tego wyciągnąć hajs, bo trzeba pomyśleć dokładnie w co zainwestować, jak zainwestować, kiedy zainwestować, bo na przykład dzisiaj inwestując możemy się jeszcze troszeczkę przejechać. W każdym razie na pewno warto patrzeć na metaversy, to co robią i może jakimś małym procentem sobie je kumulować. Ja jeszcze osobiście czekam, mam swoją listę metaversów. Nagram o tym odcinek, jak będę wchodził na rynek, ale myślę, że jeszcze to nie jest odpowiedni czas. Nawet jakbym miał mieć gorsze ceny, to wolę mieć gorsze ceny niż łapać spadające noże, bo jak w przypadku Bitcoina jestem pewien jego istnienia i tego, że on sobie poradzi w przyszłości, tak w przypadku altcoinów i innych projektów, e, mogą one spadać bardzo dużo, bardzo głęboko e, i no, w tamtych bez się już się tego przekonałem. I teraz nie mam zamiaru powtarzać błędów, a my sobie przejdźmy do analizy. Analiza standardowo od mempula, żebyśmy zobaczyli co się dzieje z za Byte w pierwszym bloku. Tutaj wszystko nam działa bardzo dobrze. Ethereum tak samo 20 gwei 54 centy. Trochę się odtkało, odtkało od, od po e, mintowaniu tokenów Xen. Zobaczymy, czy te tokeny coś będą warte. Pierwszego dnia, jak się płynność pojawiła, to tokeny, które będą u mnie wymintowane za 100 i 200 dni, były warte prawie 10 bitcoinów. Ale oczywiście to nie ma żadnego przełożenia na przyszłość, bo cena Xen powinna spadać do zera ze względu, że coraz więcej podaży będzie dochodziło. A nie wiem skąd miałby się pojawić popyt na tą walutę. No, co prawda, mamy jakiś staking. Ale po co komu staking w walucie ciągle spadającej? Eee, no nie wiem, ciekawy jestem, to fajny eksperyment. Ciekawe, czy w ogóle nam się zwróci za opłaty transakcyjne. Przejdźmy sobie do przepływów. No, i na przepływach wszędzie czerwoniutko. Niestety, zobaczmy sobie to. Bitcoin 15314 w bilansie jest ich więcej wpłaconych na giełdach. Ether bardzo podobnie 15 324, 325 Bitcoinów Etherów wpłaconych em, na giełdy. Binance Coin 6196. No i z giełd wypłacone 8 292 000 dolarów, więc. No tutaj nie wygląda nam to pozytywnie i tak samo cena nam zjeżdża. Tak wygląda balans na giełdach czyli tutaj nam spadł do prawie 2 milionów 30 tysięcy bitcoinów i teraz po około 10 tysięcy bitcoinów zostało tak jakby wpłacone teoretycznie w ostatnich dniach. Wolumen na futuresach troszeczkę nam podbił do 60 prawie 8 miliardów dolarów. Longi do shortów w ostatnich 24 godzinach 49,22% do 50,78%, czyli praktycznie wyrównane likwidację, oczywiście więcej longów, 58 milionów zostało zlikwidowanych, a 8 milionów tylko w shortach pod niżej 200 tygodniowej średniej kroczącej jesteśmy cały czas ciekawe jak długo, bo już w porównaniu do ostatniej bessy już jesteśmy dość długo, wtedy w ogóle nie byliśmy pod tylko dotykaliśmy ciekawe jak ciekawe jak to się wszystko zakończy bo mamy wiele e, mamy wiele tutaj rzeczy które wydarzają się na Bitcoinie pierwszy raz chociaż pamiętajmy kryzysy są regularnie wywoływane przez banki centralne i za bardzo nie mamy czego się obawiać ludzkość żyje i żyć będzie ciekawe tylko jak z tego wszystkiego wyjdą aktywa i my Strach i chciwość na giełdzie 24, czyli praktycznie bez zmian. Kryptoindeks Buluran Bitcoin Index wynosi 8, czyli praktycznie też bez zmian. I ordery na giełdach możemy sobie zobaczyć. Bitcoin przy 19,5 tysiąca ma na sprzedaż 17,5 tysiąca gdzieś około bitcoinów, przy 19 na zakup 8 tysięcy bitcoinów i przy 18,5 17,5 tysiąca na zakup, czyli tutaj no będziemy spychani najprawdopodobniej w kierunku 18500 gdzie zazwyczaj się pojawiała strefa popytowa, i wracaliśmy do około 20 tysięcy. Zobaczymy, czy tym razem też tak się stanie. No dobra, dziękuję Ci, że zostałeś do końca. Krótki filmik, bo mało wiadomości. Mam nadzieję, że Ci się podoba. To napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. I trzymajcie się, moi drodzy. Elo, pozdrawiam. Pamiętajcie, że jesteście teraz elitarną jednostką ludzi, którzy oglądają filmy i się edukują ze sprawą krypto w Bessie. I zazwyczaj takie osoby mają bardzo duże profity, kiedy przyjdzie już odwilż i przyjdzie hossa długo wyczekiwana za dwa lata powiedzmy to wy będziecie mi spijali sobie największą śmietankę, efekt swojej pracy i wytrwałości nie jest to łatwe siedzieć tutaj teraz widzieć ogromne minusy w porównaniu na przykład z listopadem tamtego roku, zaciskać zęby i skupować akumulować swoje ulubione coiny lub bitcoina co zależy co tam robicie ale jeżeli to się powiedzie, jeżeli będzie tak jak zawsze, a myślę, że nie mamy powodów, żeby mia miało być inaczej no chyba, że wojnę wywołają, miejmy nadzieję, że nie, jakąś globalną, oczywiście atomową, albo coś w tym stylu no to myślę, że będzie nam się bardzo dobrze wszystkim żyło za okres kilku do kilkunastu, nawet lat. Dobrze, dziękuję Wam, trzymajcie się, hej, pozdrawiam.